Halo, halo, dzień dobry, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Isaaca na moim kanale. Dzisiaj taki dosyć krótki odcinek będzie, bo dzisiaj zagramy sobie... Zaraz, jak się nazywał ten challenge? Dajcie mi chwilę. Kiedy życie daje ci cytryny, tak? Jak to się nazywało? Tak, kiedy życie daje ci cytryny. To zrób lemoniadę, tak słyszałem, że podobno się mówi. I dostajemy na start, item startowy, cytrynę. I lemoniadowa impreza piguła. To sprawia, że powiedzmy w miarę szybko będziemy sobie czyścić pokoje z przeciwników, którzy chodzą jakby po ziemi. Dodatkowo normalnie strzelamy, dość mamy tylko do matki, więc nie powinno być jakoś specjalnego problemu. No. Tylko akurat nam się irytujący pokój trafił. O nie, nie to chciałem zrobić. Chciałem figuły użyć. No dobra, trudno. Weźmy sobie tutaj, tak czy siak. No przypał trochę, zużyłem bombę bez sensu. Szansa na bombę? Niekoniecznie. To co widzę jednak, ale tu mam bombę, w sumie spoko, git. Oprócz tego mamy ten habit i mamy szybsze ładowanie przedmiotów. Zapomniałem jak się nazywa. 9 volt? Chyba 9 volt to jest. Was. Użyjmy sobie. Zdarzy mnie pomylić w przycisku. Szczerze, Mr. Mi byłoby spoko zamiast tego przedmiotu, który mamy. O, i na takie pokoje idealnie się sprawdzi ten przedmiot. Tak to byśmy się męczyli chwilę czasu z nimi. A w ten sposób to tak powiedzmy, że nawet szybko. Dobra. Dobra, ciebie to już musimy sobie poradzić bez naszych cytryn. No! Halo! Tego się nie spodziewałem. Pierwszy raz chyba dostałem obrażenia od tego przeciwnika, tak szczerze. Muszę się spieszyć. Dlaczego robimy challenge, a nie normalne podejście? Po pierwsze, bo i tak to trzeba zrobić. Przydałoby się przynajmniej zrobić wszystkie challenge, żeby wszystko odblokować. Różne ciekawostki, nieciekawostki. A po drugie, śpieszę się trochę do pracy. Mam, no powiedzmy, że pół godziny to jest maks, ile mogę nagrywać ten odcinek. Więc nie ma czasu na długie podejścia dzisiaj. Ale jutro mam dzień wolny, więc myślę, że nagram coś dłuższego. O 12 mam fryzjera umówionego, więc... O, wow, wow, wow. Więc, no Kościół, możesz przestać przywoływać te kulki. Mam dosyć kiepskie obrażenia i mega długo mi schodzi rozwalanie ich. Ej, naprawdę. Jak nigdy Little Horn sprawia mi, znaczy może nie trudność, co mega dużo czasu. Zwykle się krótko robi tego bossa. Czarny Little Horn, szczególnie, że ma chyba z tego co pamiętam mniej życia. Dobra, jedna kulka jest na 3 hity. Warto to zapamiętać. Wtedy łatwiej sobie jakby wymanewrować tutaj temacik, bo pamiętam kiedy ona umrze po prostu. No gościu, no dajże spokój. Czy on zawsze miał takiego dęba wystającego? Chyba tak. Ale nie miał takiego zaostrzonego, dopiero jak zrobili nowe wyglądy bossów ostatnimi czasy. Stapler, fajny przedmiot, podoba mi się. Szczerze pójdę chyba do... No, pójdę do... Gdzie pójdę? Do... Ła! Tego się nie spodziewałem. Do Sacrifice Roomu pójdę.
Pójdziemy i tam sobie co zrobimy? Tam się nadziejemy na kolce. Mamy Emperora, więc w sumie później powinno w miarę szybko pójść. Dobra, wrócimy się jeszcze po te, po żyćko. I czy mi się opłaca jeszcze tu coś robić? Czwarte. Chyba na piątym jest coś z Angel Roomem, czy na szóstym dopiero? Na siódmym na pewno dostajemy przedmiot. Ewentualnie, znaczy możliwość dostania przedmiotu z Angel Roomu. A wcześniej możemy być przeniesieni. Tylko nie pamiętam, czy na szóstym, czy na... Wiecie co, tu jest szansa na czerwone serduszka. Czy na szóstym, o właśnie, o to mi chodziło. Dokładnie, o to mi chodziło. I tu będzie... Secret Room, prawda? Prawda. Okej, okay, mamy monetki, może się uda coś w sklepie uciułać. Na przykład serduszko po to, żeby dostać przedmiot z Angel Roomu. Jejku, przydałoby się. Coś fajnego na start. Znaczy w sumie mamy fajne przedmioty na start, ale mogłyby być lepsze. Dobra. Skrzyneczka, właśnie. Nie, to coiny. Albo właśnie, i to jest dopiero teleport na szóstym. Czyli to są szóste i siódmy pokój. Nie pokój, tylko szóste i siódme. Co ja chciałem powiedzieć? Dobra, najpierw to ja sprawdzę tutaj. O właśnie. Tak sobie zrobimy. Piguły nie będę ryzykował. Szczerze. Zaryzykuję i się zbiję dwa razy. Znaczy w sumie to chyba i tak bym chciał to robić, więc obojętnie. O, i nawet monetka siadła. Jezu, jak to strasznie wygląda z tym zaszytym okiem. Wczoraj w ogóle co ja odwaliłem, ty. Tutaj, z tym mikrofonem. Teraz normalnie mam mikrofon tutaj, mnie słychać, a wczoraj to tragedia jakaś. Nic, trudno. O, teleport. O Jezus Maria. Wy jesteście poważnie. Czy macie wy honor i godność człowieka? Nie no, nie, ma za sobą obrażenia, trochę się cykam. No i trudno. Przynajmniej się zwróć. Na 11 dopiero to jest, nie? Czyli 3 razy musiałbym. Raz, dwa, trzy. I albo coiny, albo... Dobra. Właśnie. Solharty albo coiny. I są solharty, okej. Okay. Powiedzmy, że się opłacało. Więc spoko. Ej, nawet gate wychodzimy z tego piętra. A nie, dobrze, nie miałem pieniędzy na przemiot. Nie było tematu. Taką ochotę na pondy miałem, że masakra. Jak nigdy nie jem, nie piję za bardzo. Bo, tak, piję Fantę. Teraz. O to się rozchodzi. I'm drowsy, ok. Telepils. Właściwie to tak średnio chciałem poznać w tym momencie tą pigułę. To sobie podniosę. Normalnie, o co się rozchodzi? Normalnie nie piję słodkich napojów, chciałem powiedzieć. Teraz taką ochotę na Fantę miałem. A akurat była w domu. Affected tier hitbox. Weźmy. Może się... Może siądzie. Dobra. Nawet siadło. Nie śpieszymy się, w sumie na żadnego ten boss rusha ani nic, więc dobra, na pewno tak. Na pewno tak. O, jest, o lewą party i gulp. Okej. Okay. Nie no, lewą party to nie chcemy. Jest to słaba piguła. Emperor?
Właściwie to nie chyba. Myślę, że nie. Myślę, że lepszą będzie opcją pójść pieszo. Wow! O nie! Nie zauważyłem go. O nie! Ja się skupiłem na tych pchełkach. A zapomniałem, że on tam jest. Uuu, latanie by się przydało, albo nieskończoność bomb. No, złote bomby by tu siadły jak złoto. Ała, serio wlazłem w jego pocisk? No dobra, nic się nie dzieje. Dobra, challenge w sumie nie stanowi żadnego problemu. Ale trzeba go odbębić, co? Że tak powiem, brzydko. Mhm. Dobra. To mamy porobione. Do sklepu sobie wejdziemy. Do sklepu, w którym nic nie ma. Ciekawego. No tak słabiutko bym powiedział. Piggy bank. Tylko wtedy, jeżeli dostaniemy donation machine. Blood donation machine. Które to jest piętro? Drugie. Tylko na parzystym piętrze może chyba blood donation machine się pojawić, więc... Więc szczerze to chyba kupię bombę i wejdę... Tu jest secret room? Tak bym zakładał. Nie opłacało się. No i to w cholerę się nie opłacało. Straciliśmy monety i bombę. No nie! Halo! Przydałyby się jakieś dodatkowe obrażenia jeszcze, bo tak coś słabo nam idzie. A to jest Lil Pump. Powinniśmy już... no... Jednego damage upa dostaliśmy, to w sumie tak nie jest aż tak źle, ale mogłoby być dużo lepiej. Szczerze? O, wejdę chyba tu? Tak, myślę, że się opłaca. Zdecydowanie. To sobie weźmy. Igunie zidentyfikowane, lockdown, niekoniecznie. O Jezus, ma coś pozytywnego? Poproszę. Jezus Maria, to za piguły beznadziejne, dramat jakiś. Dobra, trudno, ja pierdzielę. To nie było żadnej pozytywnej, prawda? Lockdown, tears down. Coś tam jeszcze down. O kurwa. Dobra. Dwa razy udało się, jak był odkryty. Dobra, to nam trochę przyspieszy podejście. I co my tu mamy? Następna piguła, range up. Kompletnie nic tam to nie zmienia, jak mamy ten przedmiot. Dobra. Coś tak czułem, że nie zdążę. Kluczyk, może być. Szału nie ma. 13 minuta podejścia. Dobra. Kurde, myślałem, że wszyscy naraz się wysadzą, że dam radę w ten sposób to rozegrać. Nic ciekawego. Dobra, wejdźmy do sklepu. Może coś na przecenie? Niekoniecznie z tego, co widzę.
No dobra, co? Idziemy dalej. Co my będziemy tutaj? Dzisiaj sobie wysadzimy, zwiększona szansa na Devil Room. Oszalone 2,5%. Ale zawsze coś. Nie byliśmy jeszcze w Treasure Roomie na tym piętrze. I co? I walka z bossem później. Ała. No tutaj oczywiście przyspieszamy sobie temacik. Jako, że mamy 9V, to raz, aż dwa, że to duże pomieszczenie, więc nas nam ładuje o dwa ładunki. Więc o tym pomieszczeniu tak naprawdę, no, mamy użycie przedmiotu za darmo. W tym momencie. Sacrifice Room niekoniecznie. Gdzie się pojawił? Tutaj. Masakra, nie mogę przeżyć tego ostatniego odcinka. Chłopco poleca książkę i zapomina o tym, żeby ustawić sobie mikrofon do nagrania. Dramat. Teraz tak. No gdzie jest ten Treasure Room? Halo, kolego? Dobra, zrobimy tak. Bo nie lubię z wami walczyć. No nie! Halo, gościu. Dobra. Co? A, nie ma Treasure Roomów. Rzeczywiście, bez kitu. Na tym challenge przecież nie ma Treasure Roomów. Ła! Dobra, i po chłopie. Aj, 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 aj! Dobra. Niedobrze, bardzo głupie obrażenia tu dostałem. Health up. Okej, okay, spoko, przyda się. I o. Luck up, to też się w sumie może przydać, aż mało prawdopodobne. Dobra, na tym piętrze to wszystko, lecimy dalej. Od razu do bossa? Nie. Nie od razu do bossa, bo mam nadzieję na w okolicy... Ała, super challenge roomu, secret room. Gościu! Chodź tu gdzieś bliżej, także mógł cię łatwo trafić. Karta Strength, na walkę z matką? Mogłoby być. Dobra. Powiedzmy, że wow, na farcie powymijane. No, panowie. Nie będzie tu secret roomu, prawda? Raczej nie. Ale mam beznadziejne piercy. Dobra, zróbmy tak. Od razu zróbmy bossa. Ła! Dobra ty, czerwona Gerdy nie powinna stanowić problemu. Jeszcze z laserem? Dobra, mamy trochę małego speeda. Aha, bo speed downa mieliśmy. Z piguły, bez kitu. Okej, okay, squeezy, dwa soul hearty i tears up. Tears up mega się przyda, szczególnie jeżeli mieliśmy tears downa. O, panie. Nóż. Szczerze? Mógłby być. Sześciokrotny damage to jest. A mam snipe, byłby spoko.
Na matkę właśnie. Niekoniecznie na zwykłe pokoje. Które małe piętro? Hejwsy dopiero. Dobra, weźmy. To będzie śmieszne podejście. Sklepu koniecznie chcemy poszukać. Ła! To mnie zraniło. Grzyb chyba. Tak mi się wydaje. Ała! Mój chuj, wziął nóż i zaraz umrze. Bo nie ma zasięgu. Dobra. Teraz się skupiam. I teraz idzie kozacko. Dobra. Tam nie ma żadnego kamienia z X-em. Nie, nie widzę. Ała! I to ma dobrą nawet synergię, bo to ma fajne obrażenia, to połączenie. I te noże lecą przez cały pokój. Wow. Zdałyby mi się surharty. To sobie na pewno wysadzimy. I potrzebujemy... O, jest sklep, super. Dobra, co my mamy w sklepie? Na pewno to obowiązkowo. Karta Era Walk. No, na matkę. Ewidentnie. Starter deck. Niekoniecznie, tak w sumie. Ciebie sobie wezmę. Gulp. Nie mam na co nawet użyć. Ciebie sobie wysadzę, bo to monetki. Okej, to nie spodziewałem się tak szczerze. Jeszcze 5 coinów mi wyleciało. Starter deck chyba nie chcę. Z Era Walk zostanę już. Więcej mi niepotrzebnych jest kart. Żadne inne karty mi nie są potrzebne w tym momencie do niczego, więc whatever. Siada jak złoto. Okej, nie wygląda to najlepiej. Dobra. Okej, nie jest źle. Troszkę się obawiałem tych przeciwników. Szczególnie przez ułożenie, tali. The Devil, niekoniecznie, ułożenie pokoju. Było takie bardzo niekomfortowe do walki z tymi przeciwnikami akurat. Szczególnie z tymi przeciwnikami. Blank Room. Okej. Nic ciekawego. Obawiam się, że mi zeżre Era Walk, więc nie chcę tego używać w tym momencie. Okej. Może się przydać jeszcze. Na pewno chcę Soulhearta wziąć. I co? Jajco. I chyba nic więcej ze sklepu. The Sun użyjemy sobie tutaj. Wow. Myślałem, że te muchy też od razu zabiję. Tak szczerze. Dobra. To w takim wypadku, skoro widzimy całe piętro, to myślę, że dobrą opcją będzie zajście do Secret Roomu. Jeszcze tak na szybko. Teraz.
To będzie tutaj jakoś, tak? A, mam nadzieję, że przedmiot jakiś z ciebie. Speed up to jest i dwa soul hearty, więc jak najbardziej spoko. Już się opłacało wziąć, jak się nazywał ten przedmiot? Birthright. Jak to było po polsku? Akt urodzenia? Tak mi się wydaje. Ła, monetki. Dobra. Szczerze, zrobię tak chyba. No. To fajnie działa, bo nie muszę do końca ładować przedmiotu aktywnego. Znaczy przedmiotu aktywnego, pocisku. Zróbmy tak. Na bossa i tak będziemy mieli załadowany załadowany przedmiot aktywny. Może szkur zapiał. Chodźże tu. Pajacu. Dobra, udało się. I co? Bosik szybki. Ale go nie lubię. Jest jeden z najgorszych. Jest chyba najgorszy boss na tym piętrze. Dobra. Ale mamy nóż. Więc. O nie, luck up! Chciałem Tirzapa. Bez kitu chciałem Tirzapa. Nic ciekawego. Tak szczerze. Więc co, lecimy dalej. Ja się napiję Fanty. Tymczasem. Ha, bardzo śmieszne. Kurwo. O, ha, dokładnie tak. Nawet matka cię wyśmiała. Dobra. I po kościu. Niekoniecznie, nie speed down. Absolutnie nie. No, kurde, piał. I tak mamy za małego speeda! Jejku. No nic. Co, walczymy z matką? Wow, ona już znikła prawie. A weźmy sobie to. I weźmy sobie Rotten Baby i koniec wyzwania. Porobione! Card Against Humanity? Szczerze? Znaczy serio? To z tego challenge'a jest? Nawet nie wiedziałem. No dobra, byłem 100% przekonany, że coś z cytryną będzie. Nie wiem, że na przykład ten przedmiot aktywny, ta... jest taki przedmiot aktywny, dzbanek z lemoniadą i co więcej pokoi chyba ma właśnie efekt ulepszony tego, co mieliśmy. Efekt jak lemon sparty piguła ma dokładnie tej wielkości. Tylko że przedmiot aktywny i byłem przekonany, że to odblokujemy, ale no okej. Co, ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć!